Dwa dni temu opublikowałem zestawienie ekogroszków, w którym wskazałem na pewną zależność. Najpierw podnoszone są ceny w Tauronie, a w ślad za nimi, lecz z pewnym opóźnieniem, takie same wzrosty pojawiają się w sklepie PGG. Dziś Polska Grupa Górnicza ponownie podniosła ceny. Obecnie za ekogroszek workowany trzeba zapłacić już prawie 1800 zł, a w opcji luzem 1500 zł. Podobne wartości są też przy węglu kostce, orzechu i groszku. Tańszy jest jedynie miał, w cenie 1100 zł za tonę. Należy jeszcze dodatkowo dodać koszty związane z transportem. Na wykresie pokazałem dynamikę wzrostów. Jest to cena karlika w workach na przestrzeni kilku miesięcy. Mocny wzrost ma miejsce w ostatnich tygodniach. W ten oto sposób środki z dodatku węglowego zasilą spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. Zachęcam do subskrybowania kanału i zaznaczenia dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.